Cześć dziewczyny, witam Was bardzo, bardzo gorąco. Na pewno ten czas teraz dla większości z nas jest taki bardzo niestandardowy i to na pewno nie jest moment, w którym skupiamy się głównie na pielęgnacji czy takich bardzo urodowych rzeczach. Ale też ten fakt, że spędzamy wiele więcej czasu w domu, otwiera nam troszeczkę pielęgnacyjnych furtek i ma troszeczkę taki potencjał do tego, żeby go może też w taki sposób wykorzystać. Więc pomyślałam sobie, że możemy zerknąć na to wszystko po prostu z takiego bardziej pielęgnacyjnego punktu widzenia i rozpatrzyć jakby dwie opcje, które możemy wcielić w życie, jeśli chodzi o maksymalne wykorzystanie tego czasu w naszej pielęgnacji. Ja powiem Wam, której ścieżki ja jestem osobiście fanką, ale tak jak mówiłam, mamy zasadniczo dwie opcje do wyboru. Pierwszą ścieżką, którą możemy obrać, jest ta, która stawia na maksymalizację działań pielęgnacyjnych i chociażby pod względem na przykład złuszczania kwasami, co jest w tym momencie na pewno dobrym pomysłem. Jeśli macie problem ze skórą, wasza skóra jest zanieczyszczona, trądzikowa i tak dalej, stosujecie kwasy w codziennej pielęgnacji, ale dość delikatnie, wiecie, że kwasy Wam pomagają i to jest całkiem fajna opcja dla Was. Teraz na pewno jest taki czas, który będzie sprzyjał dodatkowemu złuszczaniu i takie pobyty w domu, minimalizacja jakichś interakcji na zewnątrz jest na pewno dobrym pomysłem, jeśli chodzi właśnie o tego rodzaju kosmetyki. Więc tak naprawdę, nawet jeśli nie używałyście dotąd kwasów, a myślałyście jeszcze nad tym, teraz to tak naprawdę był taki ostatni moment, w którym mogłyśmy się jeszcze na to załapać, to oczywiście warto spróbować teraz. Wiadomo, że możemy sobie spokojnie pozwolić na jakieś większe złuszczanie, tutaj bez konieczności wychodzenia w makijażu, który by to podkreślał i tak dalej. To też jest dobry moment do tego, żeby dać naszej skórze troszeczkę odpocząć, o czym jeszcze zaraz powiem. Ale jeśli chcecie postawić na kwasy albo ogólnie na coś delikatnie mocniejszego w Waszej pielęgnacji, to na pewno w ogóle teraz to jest taki fajny moment na kwas glikolowy, więc na przykład tonik z kwasem glikolowym z The Ordinary, to jest na pewno rzecz, która jest Wam znana. Jeśli w ogóle chcecie zobaczyć sobie na posty o kwasach z The Ordinary, które ja już robiłam, to zapraszam na bloga tutaj na dole, będziecie miały wszystkie linki, bo tam też bardzo dużo o tym pisałam. Następnym świetnym takim doraźnym złuszczaczem, bardzo popularnym i naprawdę świetnym, jest ten peeling z The Ordinary AHA 30% i BHA 2%. To jest taka rzecz, którą stosujemy, jakby wiecie, jednorazowo. Możemy stosować ją raz albo dwa razy w tygodniu, zależy od tego, jaki jest nasz stopień obycia z kwasami, jak znosi je nasza skóra i ogólnie jaki jest nasz, jakby wiecie, stopień zaawansowania w tym temacie. Ale jeśli chcemy ugryźć to wszystko jeszcze od innej strony, też takiej bardziej przeciwstarzeniowej, ale też pogrubiania skóry i przy okazji oczywiście takiego wygładzania, to emulsja Gran Active Retinoid 2% na przykład z The Ordinary też jest takim bardzo fajnym pomysłem. To jest też jeden z takich kosmetyków, który ja stosuję w mojej takiej, wiecie, klasycznej pielęgnacji na zmianę z retinolem 1% ze SkinCeuticals, który jest już takim naprawdę bardzo mocnym produktem. O obu tych rzeczach pisałam na blogu, więc będziecie miały linka na dole i nagrywałam też filmik z moją pielęgnacją przeciwstarzeniową, więc jeśli chcecie bardziej zagłębić się w te tematy, to tam polecam zerknąć, tam wszystko jest bardzo dokładnie wytłumaczone. Jeśli chcecie wykorzystać ten czas na takie mocniejsze złuszczanie, to też należy pamiętać o tym, że przy skórze, która łatwo się zapycha i przy takim bardziej intensywnym stosowaniu kwasów, gdzie to łuszczenie jest właśnie już dość widoczne i takie mocno wyczuwalne, czasem następuje też coś takiego jak po prostu taki trywialnie zwany wysyp po kwasach, czyli zjawisko, w którym nasze ujścia czołów łojowych zatykają się przez ten złuszczający się naskórek i wtedy tak naprawdę dobrze jest pilnować też tego, żebyśmy bardzo w taki bardzo łagodny, delikatny, ale manualny też sposób spokojnie pozbywały się tej złuszczającej warstwy naskórka. Możemy to zrobić na parę sposobów. Ja osobiście bardzo lubię peelingi, które się na naszej skórze rolują i to jest Mizon, jeden z takich produktów, który ja osobiście akurat bardzo lubię i też zawsze polecam. Bardzo dobrą opcją jest też stosowanie, o, słoneczko wyszło, jest też stosowanie takich delikatnych myjek silikonowych. To mogą być rzeczy, wiecie, typu Luna i tak dalej, ale tak samo dobrze będą działały też tańsze odpowiedniki, nawet takie, które nie wibrują same, możemy po prostu nimi wykonać delikatny masaż. Silikonowe myjki z wypustkami to jest naprawdę świetna rzecz, jeśli mamy problemy z taką łuszczącą się skórą, chcemy delikatnie ją usunąć. Tutaj nie ma mamy wtedy tak naprawdę jakiejś wielkiej możliwości podrażania. To jest wszystko naprawdę bardzo zminimalizowane i możemy nawet wykonać sobie taki masaż twarzy myjką na wybranym oleju, na swojej mieszance do OCM albo na oleju, który potem chcemy na skórze zostawić, przeczyć jeszcze wszystko jakąś taką bawełnianą ściereczką po ostatnim masażu, żeby ten naskórek całkiem zetrzeć albo zmyć.
i jesteśmy gotowe. To jest naprawdę świetny sposób. Wydaje mi się, że o tym przy pielęgnacji kwasami niewiele się mówi, natomiast te z Was, które intensywnie się kiedyś łuszczyły, to na pewno wiedzą, o co chodzi i wiedzą, że to jest problematyczne. Natomiast jeszcze jedną taką fajną rzeczą peelingującą, która być może najprawdopodobniej na wielu osób będzie zbyt mocna przy pielęgnacji kwasami, ale może być naprawdę świetna w takiej klasycznej pielęgnacji, to jest kamień peelingujący. Tak jak sama nazwa wskazuje, to jest po prostu peelingujący kamień, ale to jest rzecz działająca dość mocno i przy pielęgnacji kwasami albo retinoidami, kiedy skóra jest mocno uwrażliwiona, to tej opcji tak bardzo nie polecam, bo najprawdopodobniej dla wszystkich osób to będzie zdecydowanie za mocne. Natomiast w takiej klasycznej, jako element takiej klasycznej pielęgnacji, myślę, że ten kamień ma dużą rację bytu i wykonujemy nim taki delikatny masaż twarzy, na przykład na mokro albo z użyciem ulubionego produktu do mycia twarzy, natomiast nie polecam używania tego kamienia z jakimiś mocnymi detergentami, bo takie połączenie manualnego ścierania i też detergentów już najprawdopodobniej będzie zbyt mocne dla większości naszych delikatnych jednak cer. Natomiast ja bardzo lubię używać go z olejami, bardzo lubię używać go z takimi aptecznymi emulsjami do mycia twarzy i uważam, że on się świetnie sprawdza, jeśli chodzi o takie peelingowanie skóry miejscowo, czyli na przykład wtedy, kiedy mamy do czynienia z łuszczącymi się skórkami w okolicach nosa, w jakimś konkretnym miejscu i zależy nam bardzo na tym, żeby się tego pozbyć, a zwykłe peelingi, jakieś takie, wiecie, drobnoziarniste albo nawet enzymatyczne, niekoniecznie dają radę w tym momencie. To jest naprawdę fajna, skuteczna rzecz, którą ja osobiście bardzo lubię i zdarzało mi się nieraz troszkę ją nie uratować, szczególnie przed jakimiś takimi ważnymi wyjściami i nakładaniem podkładu. Co teraz mnie jakoś na szczęście nie czeka, ale myślałam sobie, że warto jest go pokazać, bo to jest chyba też taki produkt bardziej akcesoryjny, którego jeszcze Wam tutaj na YouTubie jakoś nie przedstawiałam. Peelingi enzymatyczne to jest też taki stały element mojej pielęgnacji i jednym z produktów, po który na pewno będę sięgać w najbliższym czasie, jest ta maseczka enzymatyczna z Awy. To jest produkt, który od wielu lat uwielbiam i wiem, że jest to również jeden z Waszych ulubionych kosmetyków tego typu. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to zerknijcie sobie na dole w linki na bloga. Ja też pokazywałam ten produkt tam bardzo często. Wydaje mi się, że on w szczególny sposób zasługuje na uwagę, uznanie i częste stosowanie. Natomiast ja sama oparłam się pokusie takiego mocniejszego złuszczania i większych ingerencji w moją skórę w tym momencie, ponieważ wydaje mi się, że ja i tak na co dzień w dość dużym stopniu na to stawiam, więc to nie jest to, czego być może moja skóra w tym momencie potrzebuje najbardziej. I postanawiałam się skierować na tą drugą ścieżkę, która jest taką ścieżką bardzo minimalnej pielęgnacji i też czegoś, o czym pisałam przez lata w sumie dość dużo, czyli takich dni bez makijażu, kiedy daję tej mojej skórze całkowicie odpocząć i moja ingerencja w jej stan, czy też to wszystko jest po prostu jak najmniejsze. Dlatego jeśli będę stosować już jakieś szczególne pielęgnacyjne zabiegi, to na pewno będą maseczki. Na pewno to będą maseczki z glinki i w moim wypadku raczej białej albo marokańskiej. To są takie dwa moje ulubione rodzaje glinek. Oraz maseczki algowe, które są naprawdę moim hitem wiele, wiele lat i to są tak naprawdę te maseczki, po których moja skóra wygląda najlepiej i czuję się najlepiej i chyba ulubiony typ maseczek dla mnie. Choć mogłoby się wydawać, że tak naprawdę ja bardzo często noszę makijażu bardzo dużo, to tak zastanawiając się stwierdzam, że w ciągu tygodnia takich dni bez makijażu całkowicie mam przynajmniej 3 i też w ciągu tych całych lat prowadzenia bloga i robiłam sobie takich przerw od makijażu długich dość dużo. Natomiast i teraz postanowiłam wykorzystać ten czas właśnie do tego. Natomiast pierwszy raz chyba przychodzi mi to dość ciężko, ponieważ jakoś ostatnio naprawdę fajnie testuje mi się różne podkłady, jakoś fajnie wykonywało mi się makijaż i jakoś dobrze się tym bawiłam po latach z troszkę już innym podejściem i to był taki, może taki małe, malutkie moje hobby, które troszkę powróciło. Natomiast dzięki temu, że faktycznie tego makijażu staram się nosić teraz jak najmniej, to mogę też postawić właśnie na taką bardzo minimalistyczną pielęgnację. Jeśli chodzi o oczyszczanie, to ja oczywiście uwielbiam
moje mydełko Aleppo, które mi tutaj tak spektakularnie pękło, kiedy je próbowałam jakoś równo przekroić, więc pomyślałam sobie, że fajnie będzie Wam pokazać, jak wygląda w środku. Oczywiście hydrolaty i tutaj mam hydrolat aloesowy z olejku. Ja uwielbiam tą serię i ten aloes jest naprawdę świetny, więc wydaje mi się, że mogę Wam go polecić, jeśli jeszcze nie próbowałyście. Ja wcześniej miałam bardzo wiele rodzajów, natomiast ten aloes to jest jeden z moich faworytów. Oprócz lawendy, mięty, to ten działa faktycznie tak bardzo nawilżająco i akurat jeśli chodzi o ten, to widzę różnicę. Jeśli już noszę makijaż, tak jak teraz, to tak naprawdę stawiam bardziej na mineralne produkty i tutaj jest jeden z moich ukochanych podkładów mineralnych, Neve Flat Perfection w kompakcie. Wy na pewno już go dobrze znacie, to jest mój ogromny hicior. A oprócz tego bardzo, bardzo lubię i też polecam korektory Color Carmel. To jest też taka ekologiczna, bardziej bio marka do makijażu. I ja tutaj mam dziewiątkę. Tą dziewiątkę używam na twarz jakoś punktowo. Natomiast siódemka u mnie wygląda bardzo ładnie pod oczami i to są dwa odcienie, jakie stosuję. Z tego podkładu teraz używam medium warm. A z takich bardziej pielęgnacyjnych rzeczy to jeszcze na pewno będę chciała wrócić do pielęgnacji rzęs i brwi olejkiem rycynowym. To jest stary jak świat, ale bardzo sprawdzony sposób. Natomiast ja może jeszcze przygotuję sobie jakąś taką specjalną mieszankę według tych przepisów, które też Wam podawałam na blogu wielokrotnie, bo temat rzęs tam się przez lata jakby, wiecie, przewijał i tych takich sposobów na naturalne wzmacnianie rzęs też trochę było. Więc powtarzając się już setny raz, w opisie znajdziecie wszystko, czego Wam potrzeba. Jeśli chodzi o takie dni bez makijażu, to będzie towarzyszyć im u mnie na pewno taka bardzo minimalistyczna pielęgnacja, również w kwestii tego, co nakładam na skórę, jeśli chodzi o kremy, olejki i tak dalej. Moja skóra bardzo, bardzo dobrze znosi taką na maksa minimalistyczną pielęgnację. Nawet dni, w których nie nakładam na nią zupełnie nic i miałam też takie okresy, kiedy to sprawdzałam i efekty były naprawdę zaskakująco dobre. Pomyślałam sobie, że być może wbrew pozorom stan mojej skóry będzie się jakoś wtedy szybko pogarszał albo, nie wiem, jakieś mimiczne smaczki będą bardziej widoczne. Natomiast nic takiego się nie dzieje. Ja mam troszkę takie delikatne wrażenie, że moja skóra odżywa, ale tylko pod warunkiem, że skupiam się też na diecie i skupiam się na tym upiększaniu skóry od środka. To jest akurat u mnie bardzo ważne, to jest taka rzecz, która przez lata u mnie naprawdę działa i jeśli mogłabym Wam coś polecić, to na pewno zielone soki to jest coś, co u siebie stosuję i przy czym widzę wymierne efekty. Ja zawsze piję sok z selera rano, bardzo często staram się pić soki z natki pietruszki, która jest takim moim tak naprawdę faworytem. Nie tylko jeśli chodzi o włosy, chociaż na pewno, ale też wydaje mi się, że jeśli chodzi o skórę, to tutaj bardzo dużo da się zdziałać. Jeśli w ogóle interesują Was może takie, nie wiem, bardziej suplementacyjno-dietowe tematy i wpływ tego na naszą cerę, to dajcie znać, bo to jest tak naprawdę mój konik. Ja sprawdzałam wszystkie możliwe dietetyczne opcje właśnie pod tym kątem i jakby udało mi się opracować już jakby taki system, który działa u mnie. Widziałam bardzo dużo ciekawych zależności, więc jeśli ktoś powie Wam, że dieta nie ma wpływu na stan skóry, to naprawdę mu nie wierzcie, bo ma ogromny stan naszego całego organizmu. Ma ogromne przełożenie na to, jak wygląda nasza cera. Naprawdę ogromne, ponieważ to wszystko jest połączone i na cerze często manifestują się problemy czy rzeczy, które jakoś tam wewnątrz się rozgrywają, jeśli chodzi o układ pokarmowy, ale nie tylko. To jest bardzo złożona i bardzo ciekawa kwestia. Wydaje mi się, że to jest też taki moment, w którym nasza dieta może pójść w dwóch kierunkach i albo możemy spożywać bardzo dużą ilość takich gotowych, przetworzonych rzeczy, albo możemy postawić sobie na takie, nie wiem, własnoręcznie przygotowane, proste, naturalne potrawy i taką może dietę w jakimś stopniu eliminacyjną, która na pewno sprzyja też temu, że jeśli mamy jakieś problemy skórne, możemy łatwiej wychwycić to, czego odstawienie nam pomogło lub czego włączenie z powrotem nam szkodzi. Więc to jest w tym momencie taki dobry moment do tego, żeby ewentualnie takie rzeczy zweryfikować, ponieważ faktycznie ilość rzeczy, które spożywamy, będzie troszkę zawężona i też chyba nie jemy na mięsie tak często jak wcześniej, przynajmniej ja akurat z takich opcji tak dużo nie korzystam i to jest na pewno
na pewno super, więc możemy troszkę bardziej przyjrzeć się temu wszystkiemu w spokoju, w domowym zaciszu, jakoś tak fajnie do tego podejść. Jestem bardzo ciekawa, jaki jest Wasz stosunek do tego wszystkiego, czy zajmujecie się w ogóle jeszcze jakimiś pielęgnacyjnymi rzeczami, czy właśnie w domu teraz oddajecie się takim pielęgnacyjnym rytuałom, czy też jest to w ogóle poza obszarem Waszych zainteresowań w tym momencie. Dajcie znać, mam nadzieję, że wszystkie czujecie się super, strasznie miło się z Wami rozmawiać w komentarzach i dziękuję za taki fajny odzew. Jeśli macie pytania, to oczywiście piszcie tutaj śmiało lub na blogu. Ja jestem, więc chętnie Wam pomogę. Dzięki Wam jeszcze raz za uwagę. Buziaczki i do zobaczenia.